W Grębowie zakończono sezon na plenerowe spotkania kulturalno-rozrywkowe. Ostatni piknik został zorganizowany w niezwykłej scenerii. Wszyscy zgromadzili się pod lipami w Nowym Grębowie w sąsiedztwie Pałacu Dolańskich. Tym razem motywem przewodnim wspólnej zabawy było święto pieczonego ziemniaka. Były występy artystyczne, potrawy na bazie ziemniaków oraz wiele dodatkowych atrakcji. Wrześniowy piknik pod lipami został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie. Inicjatywa miała także wsparcie wójta Kazimierza Skóry, a masę atrakcji przygotowały panie skupione w zespołach ludowych oraz kołach gospodyń wiejskich. Organizatorom sprzyjała także pogoda, która była idealna do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Kto tym razem zaprezentował się na scenie? Zespół Łęgowianie, który tutaj jest miejscowym kołem gospodyń. Jest zespół Róża i Kalina, zespół Jarzębina, zespół Wydrzowianie. Jest animacja, grupa Iskierki, grupa Jarzębinki. Jest nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejne spotkanie z cyklu Święto Pieczonego Ziemniaka. Przyjął się ten pomysł w tamtym roku. Jest bardzo duża frekwencja, są potrawy z ziemniaka i bardzo, bardzo wiele atrakcji. Staramy się budować imprezę wokół motywu przewodniego. Tutaj jest to Pan Ziemniak. Miejsce takie dosyć klimatyczne. Kiedyś hrabia Dolański tutaj właśnie ujeżdżał konie. Było to miejsce zapomniane, ale pan sołtys Janeczko wymyślił, że tutaj zrobimy jakieś takie spotkanie dla dzieci na początku, tak spontanicznie, a teraz to się już przyjęło już od kilku lat. Tutaj staramy się mieszkańców wszystkich zgromadzić, szczególnie sołectwa Zapolednik Nowy Grębów i to się nam udaje. Druhowie strażacy rozpalili ogniska i zadbali o to, by wszyscy mogli skosztować pieczonych ziemniaków. Panie przygotowały inne potrawy, a cały poczęstunek był darmowy. Impreza została zorganizowana z dużym rozmachem, w czym duża zasługa miejscowego sołtysa. W tamtym roku mieliśmy tutaj w tym miejscu też spotkanie z okazji święta pieczonego ziemniaka. Frekwencja może była mniejsza. W tym roku też mnie zmusili, bo nasze sołectwo jest podzielone rzeką Łęk i miało być w tym roku w Zapoledniku, ale tutaj jest piękne miejsce i większość była za tym, żeby tutaj odbyło się. Mamy tutaj drzewa, kwiaty, komu smutno, nam zawsze wesoło. No jak ja dzisiaj patrzę na tą ilość mieszkańców i nie tylko, bo tu są obcy też z innych sołectw, a może i nawet z dalsza, no to frekwencja jest bardzo duża. Każda impreza kulturalna na terenie gminy Grębów nawiązuje do specyfiki lub historii danej miejscowości. Wszystko po to, by nie tylko się bawić i integrować mieszkańców, ale także kultywować tradycje. Wykopki to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej wsi. Ziemniaczane żniwa to także symboliczne zakończenie lata i wejście w okres jesieni. To jest takie nawiązanie do tradycji, bo upraw ziemniaków już przynajmniej w moim sołectwie jest bardzo mało. Takie małe ilości jeszcze mieszkańców, co jeszcze, bo po prostu słaba klasa ziemi i w dodatku zwierzyna niszczy. Wykopki to zawsze, wspominam dawniejsze czasy, to po wykopkach zawsze była jakaś ognisko i przeważnie jakaś taka skromna uroczystość, no. Żeby ten ziemniak później dobrze się przechował. To było takie miejsce, gdzie rolnictwo kwitło, szczególnie rolnictwo indywidualne, takie może niewielkie, ale ludzie zajmowali się właśnie między innymi właśnie uprawą ziemniaka i to jest pomysł pana sołtysa, który właśnie stwierdził, że no, można by takie było ewentualnie święto tutaj zainicjować. To nam się udaje już od dłuższego czasu. Była to wspaniała okazja, by całymi rodzinami spędzić niedzielne popołudnie na łonie natury. Święto pieczonego ziemniaka było bowiem ostatnim plenerowym wydarzeniem w okresie wakacyjno-letnim.
Dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie ostatnie miesiące były bardzo udane. Bardzo się cieszymy, że aura nam w tym roku bardzo sprzyjała. Było ciepło, pogodnie, nawet dzisiejszy dzień jest tego świadectwem. Było radośnie, mam nadzieję, było też kulturalnie bogato i mamy nadzieję, że bardzo dobrze wpisaliśmy się pamięć naszej gminy. Na całość odczuwa pani Alicja Kubiak, dyrektor GCK wraz ze swoimi pracownikami, zresztą jak nad wszystkimi naszymi imprezami, bo bez niej by tu nic nie było i myślę, że naprawdę mieszkańcy są zadowoleni. W tej chwili się impreza zaczyna, już jest bardzo dużo ludzi, a pod wieczór będzie jeszcze więcej. Naprawdę to jest pięknie, klimatycznie i warto tu przyjechać.